Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, FS13, tam sobie w tyle jest wiatrak, tutaj stoi Case z plugiem, no i oczywiście John Deere z nawozem, no i stoję sobie też dość bardzo z taką fajną szczepką, na której jest wszystko, czyli nasiona, nawóz, garszek nawet działa. O, a bo ja teraz pewnie latam, dlatego nie mogę go wziąć. A to się jednak łeb bierze, okej. Widzicie, mogę sobie na John Deere'a umyć. No takie rzeczy tu jest w tym parkingu są. Fajne, fajne. No jak myślę, że na R się bierze, a nie na B. No dobra. Ogólnie to nie jest odcinek żaden z gry, znaczy wróć. Żadnej serii ani nic. Tylko chcę wam pokazać, jak taki odcinek był w kwietniu kiedyś. Jak wyciągnąłem najwięcej z mapy oryginalnej z FSA 11. No to teraz to samo zrobiłem, tylko że w 13 na save jest 20 godzin 46 minut. No więc w sumie na opartego można powiedzieć, że cały dzień. Ogólnie by było trochę mniej, o chyba z 2 godziny, bo ja zanim zacząłem tego save'a, to ja pierwszy przebijałem czas i wszystko z siła sobie przydawałem, bo nie dodawałem sobie kasy. Jak widzicie, stoi wiatrak i panele słoneczne jakieś tu stoją. Przynajmniej jeden. Nie wiem, czy było więcej. Nie pamiętam. Ale jeden na pewno był. Tak to wyglądało. No i dobra. Zaczniemy sobie w sumie od tego pola, żeby wam pokazać, ile wyciągnąłem. No, nie orałem całej puli, no bo nie było sensu, tylko porywałem dookoła je. Że troszeczkę niżej, o. Oczywiście też nawiązałem, żeby z daleka ładny kontur było widać. Tyle udało mi się jeszcze powiększyć te pole. Myślę, że dość spory kawałek. I powiem wam o tych polach taką historię, że niektóre pola są według mnie trochę przymało przybrane w niektórych miejscach, niektóre miejsca jest trochę za bardzo jest przeorane. Ale tak się prezentuje pierwsze pole. Tutaj pole numer 1, które miało. To też tutaj za dużo się nie powiększyło. Jeszcze w sumie, jak doorałem te tutaj rzeczy, to powiem wam, że dość bycie te pole się zrobiło. Tutaj kolejne pole takie. Tutaj musiałem słup oborać. Tutaj był taki prostokąt. Starałem się jak najmniej tej tekstury kultywatorowania usunąć pługiem. Tam nieraz jedną skibę złapałem, a nieraz jak pasowało mi, że na pół pługa, no to pół pługa zabrałem więcej. No dobrze, no trudno tak. Wiadomo, tutaj jest kolejne pole, a tutaj akurat kurs jeździł i tego trochę nie dał z tego roku, nie do nawoziło, może tak. Tutaj też w sumie bycie pole się zrobiło, jak tak patrzę teraz. Ogólnie te pole się jakieś bycie zrobiły. Tutaj też ładnie podorane jest te pole. Z każdej strony. Ogólnie pamiętacie to na kruku, znaczy na kruku, na Gearcruxach podorane tych pól nie mieliśmy, no bo nie chciało się. Tutaj szóstka była w komplet cała na Gearcrux, czyli tak jak idzie pole standardowe i niestety nie zdecydowali z tym polem. A ja tutaj sobie jeszcze doorałem ładnie. No bo to jest odcinek jak ogólnie na dobrą sprawę. Jakbym chciał tak bardzo mocno. To jeszcze wiem, że tu jeżdżą auta po tym polu, ale mogę sobie tą szóstkę z tą siódemką połączyć, jakbym chciał. Ale tutaj dojazdu do biegazowni by nie było. A jednak ten dojazd do biegazowni się przyda. Bo kiedyś może kiszonkę by dorobił ze siebie. Zobaczę, jak mi się by chciało. A kolejne pole wygląda tak. O, tutaj jest nawet trochę za dużo przeorane. Tak jak mówiłem o tym. Bo tu jest trochę za mocno przeorane, bo tu powinno przejechać się silnikiem 3-metrowym i to zasiać tę trawę na tym kawałku. Jeszcze jest parę pól, kawałków takich. A tutaj jest na przykład za dużo przybrane, bo aż wjechałem na teren skupu. No widzicie, tutaj na teren skupu wjechałem, a powinienem dużo szybciej tutaj nawrócić. Tutaj jest podorane pod sam rant. Tutaj też myślałem, żeby taki szybcy pek tutaj wziąć, taki doorać jak teraz biegnę. Żeby to podorać, jeszcze, ale później.
Nie stwierdziłem, że nie ma sobie co utrudniać. Jak trochę więcej zostanie teren, to nic się nie stanie. A tak to wiadomo, tu jeszcze jakby się na opartego tutaj by jeszcze się mógł wciąć, ale to jest za dużo kombinowania było z siewnikiem i wszystkim, bo tutaj na pewno mam plan zagrać jeden sezon, czyli zawsze sobie to i skosić. No i dobra, tak się prezentuje kolejne pole. Tutaj podorane na maksa. Tutaj nawet choinka jest obłarana w koło. Tutaj, szczerze mówiąc, mogłem tak sobie jeszcze tutaj podorać w sumie. Tak też myślę, żebym to podorał dotąd. No, raczej połączyć. Pierwotny plan taki był, żeby te pole połączyć z tym, ale później stwierdziłem, że chyba jednak wolę nie. Chociaż może. Może jakby się skusił, to by to mógł przeorać tę drogę. Nie wiem. Tutaj tą drogę między drzewem też mogłem przeorać, ale stwierdziłem, że to za duże kręcenia będzie headerem. I ogólnie tak zostawiłem. Tutaj dajmy ten headerem do rady. No i dobra, tego stoi dość małego pola. Trochę udało mi się urwać, jak widać. Tej kolejne było takie. No, takie trochę większe pole, ale też dość dużo urwałem tutaj z tego terenu. Tutaj to było najmniejsze pole, a najwięcej urwałem. Znaczy najwięcej. Dość dużo tu jest urwane. Tu też jest trochę urwane, jak widać. Tak wygląda pole kolejne. No i teraz przechodzę do największego czasu, co mnie pochłonęło. Czyli tutaj zaoranie całego pola golfowego. No to chyba z 2 godziny orałem te pole golfowe. Tu dość dużo tej orki było. Bo tutaj pole jest widać połączone z tym. Tak to wygląda. Tam na dół zaraz przejdziemy. Tu jest wszystko podorane na maksa. Jak się da. Tak to wygląda. No i tutaj pole 40. Też trochę zeszło, bo chyba około godziny to orałem. Bo to dość długie przejazdy były. Dość dużo kręcenia tutaj było. W sumie taka 40 sama w sobie była duża, bo 12 hektarów, a ja tutaj doorałem z dobre z 2 hektary na pewno. Tu patrzę, że to jest ładny hektar doorany jeszcze. No i tak to wygląda. Tutaj jest kolejne pole, też ładny hektar doorany. Tutaj widzę, że jakiegoś Żyda robił mi pług, ale to tam już. Nie chciałem się go poprawiać. Bo ja chyba nawet go nie zauważyłem. Tak to wygląda sprawa, jak to otworzyłem. Teraz dopiero jak to nałosypałem dzisiaj. No i tu jest kolejne pole koło owiec. Takie też fajne. Troszkę się podwiększyło. Tam na dole byłem. Tutaj też trochę podorane pole. No a te pole myślę, że nie wiem, czy troszkę nie przesadziłem z tym terenem, że aż tutaj pod samym parkiem podorałem to, no ale. Ale myślę, że chyba nie przesadzałem tak zbytnio. Tutaj też mogłem sobie jeszcze bliżej rzeki podorać, ale tutaj był. Nie, w sumie to był normalny jeszcze teren. Tutaj jeszcze by dobre pługa ogarnął. Tutaj tak o, na prosto, nie? No ale dobra, no widzicie, w jednym miejscu jest za dużo podorane, tak jak na przykład jest tutaj. A tutaj z drugiej strony jest trochę za mało, nie? I to tak. To tak średnio jakaś wychodzi, nie? Tutaj kolejne jest pole. Też nie chciałem tych szakorów orać, więc tak zostawiłem. Trochę się powiększyło. I chyba dwa ostatnie pola. Nie, dwa ostatnie nie. Dobra, tutaj też się trochę powiększyło, bo dużo było do prawej strony do orany i do lewej. Tutaj nie patrzę na to, że nie jest dosypany nawóz, no bo po prostu tak mi GPS łapał i już nie było sensu w sumie wracać na ten kawałek. No i tak to wygląda pole. Tutaj jest kolejny taki mały kwadracik był, a teraz jest dość duży ten kwadrat, można powiedzieć, zrobił. I to było kolejne poletko. Jeszcze mi trochę się powiększyło. I teraz idę na moje najmniejsze pole, jakie powstało.
Było tutaj 35 była taka, jak pamiętacie, taka malutka tutaj, jak widać. A jak tak sobie podorałem, to dość. To chyba, że troszkę przybrało te pole. Może nie dwa razy, ale tak. Połowę tego terenu, co jest na polu, to jest na pewno dorane. No i dobra, ale zostały chyba dwa pola? Trzy. Tutaj. Tutaj to jest drzewo oborane, jak widać ładnie. Jedno i drugie. Tutaj spokojnie header przychodzi, bo na Gertrude, tak mieliśmy podorane, to tak wygląda pole 17. Ja te numery na pamięć znam na mapie, więc nie ma problemu. Nie muszę GPS-a używać. Tutaj pole numer 20 i 21. Tak wygląda. Też trochę podorane i to dzisiaj orałem o 21. O 21 to orałem, a jest godzina 23:49. Ogólnie, jak to nagrywam, jest piątek jeszcze, ale za 10 minut będzie już sobota. No i tak to wygląda pole, sobie można powiedzieć, startowe. No startowe, tutaj ta szesnastka startowa, tutaj to jest uschnięta. Nie chciało mi się jej orać, no bo nie było sensu, bo i tak to silnikiem z kultywatorem będę siał. Więc to nie ma sensu, a specjalnie talerzówki, czy tam kultywatora nie będę do tego kupował, żeby taki mały kawałek skultywować. No i tak to wygląda i to chyba wszystkie pola. No oczywiście tutaj jest ostatnie pole do pokazania. Też ta trzynastka dzisiaj była orana. Też się trochę powiększyła, jakby nie było, nie? I tak sobie myślę, że chyba wszystkie pola już obleciałem. Tam byłem. Tak, wszystkie pola obleciałem, więc. No, dziękuję. Chyba można powiedzieć, że dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, no bo nie będę przedłużał. A kolejny taki odcinek z orki, jak wygląda zaorana cała mapa, no to chyba staram się jakieś święto wam rzucić. Oczywiście chodzi mi o Boże Narodzenie, tak? No bo myślę, że ogólnie ten save tworzyłem, można powiedzieć, że orałem tydzień. Ogólnie jak go zaczął wrócić. Ja tam chyba z godziny orałem sobie, zacząłem godzinę prawie orać w kwietniu, zaraz po zakończeniu jedenastki. Tak sobie stworzyłem ten save, zacząłem orać i potem stwierdziłem, że nie chce mi się i dopiero w sumie tak tydzień temu wróciłem, czyli gdzieś tak 2 albo 3 listopada wróciłem. I tak w sumie dzień w dzień sobie orałem tam po 2, 3 godzinki. Dzisiaj akurat 4 godziny mi zeszło na save, 5 godzin prawie w sumie. Z czego same 3 godziny to było orki. 3 godziny i 1,5 godziny nawozu było. No, teraz trochę nagrania filmu. No, to tak. No, bo ogólnie, jak zaczynałem to orać, to miałem plan, żeby do 11 listopada się wyrobić z tym odcinkiem. I się udało. Przez to trochę może moje serie ucierpiały inne, że tutaj się zgłupiałem głównie na 13. No, bo nie miałem zapasu filmów. I w sumie dalej nie mam. Na niedzielę. Na jutro nie mam odcinka, a jest kurde już sobota, więc sobie w dzień to nagram, bo teraz chyba pójdę sobie nagrać 22, jeden odcinek. Tak sobie myślę. No. A resztę się w dzień dogra. Odcinku. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, a kolejny odcinek myślę, że jest taki z orki. Już na tej drugiej mapie, na tym West Bridge Hills. To myślę, że zobaczymy się już w święta, tak mi się wydaje. No bo albo na Wigilię, albo na święta. Albo na Sylwestra, zależy. Zobaczę, pomyślę, kiedy będzie mi pasować tutaj, kiedy mi się to będzie chciało w ogóle zrobić. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, papa.